Prawie 10 km zmodernizowanych dróg, nowy most i chodniki to efekt intensywnych działań powiatu gorlickiego w zakresie modernizacji infrastruktury drogowej w gminie Łużna i Moszczenica. Uroczystość oddania do użytku zmodernizowanych dróg i obiektów odbyła się w poniedziałek 16 stycznia od spotkania w Starostwie Powiatowym w Gorlicach. Przybyli na nie m.in. wicewojewoda małopolski Andrzej Harężlak, dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Stanisław Pajor, wójt gminy Moszczenica Jerzy Wałęga oraz wójt gminy Łużna Kazimierz Krok. W trakcie spotkania starosta gorlicki Mirosław Wędrychowicz podsumował najważniejsze inwestycje ubiegłego roku oraz złożył podziękowania osobom, które w szczególny sposób przyczyniły się do ich realizacji. Na szczególne uznanie starosty zasłużyły gmina Łużna i gmina Moszczenica, które z własnych środków przeznaczyły na realizację projektu łącznie ponad 1 200 000 zł. Jak podkreślił Mirosław Wędrychowicz, to ważne wsparcie i efekt dobrej współpracy między samorządem powiatu a samorządami gminnymi. Kolejna inwestycja drogowa oddana w powiecie gorlickim, a jak wygląda ogólna sytuacja dróg? Dróg mamy sporo w powiecie gorlickim, dróg powiatowych. Sieć jest bardzo długa, bo liczy około 325 km. Myślę, że jeżeli chodzi o odtworzenie, to jesteśmy w połowie drogi. Wskaźnik odtworzeniowy przekroczył nieco 50%, tak więc sporo jeszcze do zrobienia. Cieszę się, że dzisiaj oddawaliśmy do użytkowania spory odcinek, bo nieco ponad 10-kilometrowy na terenie dwóch gmin, gminy Moszczenica i gminy Łużna, w ramach projektu poprawy połączenia powiatu gorlickiego z powiatami ościennymi, w tym z powiatem tarnowskim. Zadanie spore, bo przekraczające 7 milionów złotych z dwóch źródeł, rezerwa budżetu państwa i Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych. Chciałem bardzo serdecznie przy tej okazji dziękować służbom pana wojewody i ministrowi infrastruktury, ale przede wszystkim chciałem podziękować tutaj lokalnie panu wójtowi Jerzemu Wałędze za spore pieniądze, bo około 1 100 000 i jeszcze około 200 000 zainwestowane w budowę chodnika w bardzo ważnym miejscu w centrum Moszczenicy, jak również dziękuję pięknie panu wójtowi Kazimierzowi Krokowi za spory jego udział w inwestycji powiatowej. Myślę, że właśnie współpraca, dobra współpraca pokazuje, że jesteśmy w stanie robić duże zadania inwestycyjne, nie mając sporych własnych pieniędzy, ale dodając te drobne, jesteśmy w stanie robić naprawdę, naprawdę wiele. Pytanie do pana wójta Kroka. Panie wójcie, można śmiało powiedzieć, że gmina Łużna dobrze rozpoczęła nowy rok, bo jeszcze na zakończenie ubiegłego roku chodnik przy drodze wojewódzkiej 977, teraz drogi jest dobrze. W ubiegłym roku został oddany do użytku chodnik przy drodze wojewódzkiej 977 na trasie Moszczenica-Tarnów. A w tym roku zostały oddane dwa odcinki dróg, którym dysponentami jest Starostwo Powiatowe i dzięki dobrej współpracy tutaj mojej gminy, jak i Starostwa Powiatowego udało się w ubiegłym roku zmodernizować odcinek drogi Łużna-Szalowa-Stróże, przy czym tym został dokonany przebudowa mostu na rzece Szalówka, jak również zmodernizowany, bardzo niebezpieczny odcinek drogi w rejonie dworów Szalowej, czy jak kto woli, stawów Szalowej. Ten odcinek bardzo wąski został poszerzona została jezdnia, wzdłuż został wybudowany chodnik, jak również został zabezpieczony ten odcinek barierami. Drugi odcinek, który został zmodernizowany, to odcinek Łużna-Staszkówka-Ciężkowice. Modernizacja polegała na tym, że została położona nowa nawierzchnia asfaltowa. Jak sytuacja wygląda w gminie Moszczenica pod względem drogowym? To dzisiaj można było dokładnie zobaczyć, czyli piękna, szeroka, zmodernizowana jezdnia, aż chce się jeździć.
Trzeba powiedzieć, że każdy samorząd ma jakieś swoje mniejsze i większe bolączki. Przyznam, że od kilku lat największym problemem gminy Moszczenica był fatalny stan dróg powiatowych, szczególnie połączenia między Moszczenicą a Staszkówką. Kilka lat twardych negocjacji ze starostwem powiatowym, ale zakończone te negocjacje wspaniałym dzisiejszym sukcesem. Raduję się ja, cały samorząd, a przede wszystkim mieszkańcy, ponieważ zbieram opinie od wszystkich użytkowników tych zmodernizowanych odcinków. Są one wyłącznie pozytywne, zarówno osoby poruszające się pieszo, jak i zmotoryzowani, także przejeżdżający przez naszą gminę, odczuwają wyraźną poprawę. Powiem wręcz, staliśmy się jako gmina takim symbolem dobrego zagospodarowania tych rubieży powiatu gorlickiego. Tu się fajnie jeździ. Podziękowania z rąk starosty otrzymał także wicewojewoda małopolski Andrzej Harężlak, który wyraził swoje ogromne zadowolenie z efektów współpracy z powiatem gorlickim. Tutaj rodzi się taka jedna, powiedziałbym, bardzo istotna myśl przewodnia. Jeżeli razem, to naprawdę można wiele. I ja chciałem przede wszystkim za to podziękować, że było wspólne działanie zarówno powiatu, gmin, no i województwa, które poparło te słuszne skądinąd postulaty i te wnioski. I dzięki temu możemy mówić o tym, że nasz teren, nasza wieś stała się piękniejsza, ładniejsza, a co jest bardzo istotne, bezpieczniejsza, bo to jest przecież bardzo istotna sprawa. Ja chciałem bardzo serdecznie podziękować za to, co zostało zrobione i życzyłbym Wam, ale również i sobie, żeby można było za rok się spotkać i również jakieś efekty w tym zakresie mieć. Następnie uczestnicy spotkania udali się na objazd inwestycji zrealizowanych w gminie Łużna i Moszczenica, gdzie dokonano uroczystego przecięcia wstęgi oraz poświęcenia oddanych do użytku dróg.